Widzowie, to jest kolejny dzień, w którym jestem uwięziony w tej głowie X-a i tak, X, wiem, słyszysz mnie na pewno dzięki temu, doskonale wiesz, co ja robię i to jest strasznie przerażające, widzowie, ale powiem wam tak, nie mam pojęcia, jak mamy się z tego uleczyć, powiem wam wprost. Nie mam pojęcia. Oczywiście zanim przejdziemy dalej i zanim omówimy sobie całą sytuację, w jakiej jesteśmy w danym momencie, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus i na mój oczywiście na serwer kidowice.pl. Wbijajcie i grajcie, ponieważ to jest mój serwer i Dave'a. O kurczę, co mi się stało z kamerą. Mój serwer i Dave'a, na który możecie wbić, grać sobie tam fajnie i z nami również nagrywać odcinki, jeżeli będziecie mieli rangę KitKox bądź KitKox Plus nawet. A KitKox Plus nawet ma coś takiego, że możemy razem ze sobą porozmawiać. I to jest zagwarantowane, tam po prostu rozmawiamy z wami. Wczoraj na przykład się odbyła taka rozmowa, bardzo miło było. Było chyba tam z 10 osób, z którymi sobie po prostu z 2 godzinki pogadaliśmy. Więc naprawdę było mega fajnie. Co to jest za tabliczka? Idź pod dom taty hejtera? XXXYY. Dobra, dobra. Okej. Okej, dobra. Będziemy musieli tam pójść. W każdym razie, widzowie, ja jeszcze powiem, zanim tam pójdziemy, to omówmy inne rzeczy, co chciałem zrobić. Ogólnie to tak, podsumujemy sobie 2 informacje, które wiemy. Pierwsza informacja to jest taka, że mam głowę X-a. Głowę X-a, dzięki której X słyszy mnie, widzi mnie i po prostu ja dodatkowo widzę te obramówki. Po prostu mam super moce, które dał mi X dzięki temu, że ja mam to coś. Wydaje mi się, że to po prostu, że ja mam jakby założony taki kask, który sprawia po prostu, że nie mogę go ściągnąć. A on mi jakby przez to, że ja przez te X-y widzę właśnie troszkę inaczej. Nie wiem, dziwne to jest. W każdym razie na początku jeszcze widziałem nie do końca pełne barwy. Teraz już widzę pełne barwy, więc o tyle dobrze. Ale mega, mega dziwne. W każdym razie. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, o której wiemy, to jest to, że ostatnio Dave chciał przyjść do mnie i powiedzieć mi o jakimś adresie X-a. Całkiem możliwe, że tam w tamtym miejscu jest rozwiązanie naszego problemu i że tam właśnie jakoś znaleźlibyśmy sposób na to, żeby się uwolnić od tej głowy. Z tym... Palionowy, o kurczę, jest ktoś na serwerze? Dobra, czekajcie, nie jest dobrze. Dobra, muszę uważać w takim razie, czekajcie, załóżmy to, żeby nie było, że ktoś mi tu zaraz przyjdzie i się okaże, że wiecie, że mam przypał, nie? Dobra, nie, musimy się chować troszkę. W każdym razie, wracając... Ej, znowu, co się dzieje? Dobra, nie wiem o co chodzi. W każdym razie, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Dokończmy myśl, bo mnie to strasznie wybiło mnie to. Myśl dokończyć, że po prostu musimy dowiedzieć się, jaki jest adres. W tym, żeby się dowiedzieć, jaki jest adres Dave'a, znaczy jaki adres jest X'a, który zna Dave, będziemy musieli coś w tym kierunku zrobić. Ja już troszkę myślałem na tym, co w tym kierunku zrobić, ale na razie pokażę wam tylko to i odkładam sobie to gdzieś, czekajcie, gdzie by to odłożyć. Odłóżmy to tutaj. Odłóżmy to tutaj po prostu, ponieważ może mi się to przyda, może mi się to nie przyda, zobaczymy jeszcze, nie wiem. Nie wiem, widzowie, teraz powiem wam, że... Olmirobal łazi po lampie. Muszę zamknąć okno. Znowu mnie Robal wybił, musiałem go zabić. Ja coś mówiłem, że kiwam wam, mówię, teraz uwaga widzowie, żeby X, prawda... Nie wiedział, nie wiem, mnie słyszy i to chyba nieważne. Nieważne, zamknijmy temat, nieważne. Zajmijmy się tym, co mamy zrobić, czyli tak, iść pod dom taty hejtera. Okej, czyli mamy iść w tamtą stronę, teraz tak, musimy uważać, żeby mnie nikt nie zauważył z osób, które są na palionowy, bo ewidentnie ktoś tutaj jest. Iść pod dom taty hejtera, dobra, idźmy tam i zobaczmy, jak wygląda sytuacja i o co tak dokładnie nam chodzi. Skoro nam tam każe iść, idźmy, może się czegoś ciekawego dowiemy, dobra, na spokojnie, idziemy tu. Okej, dobra. Nikogo nie widzę, dobra, idziemy, szybka akcja. Tak, żeby się jak najszybciej tutaj dostać, pyk, raz, hop. Dobra, jesteśmy pod domem. Dobra, jesteśmy w środku i teraz tak. Po co my to, pod dom, tam było pod, czekajcie, pod tam. O, idź na dół, mam dla ciebie coś. Okej. Wiecie co, dobra, wiemy, że ma coś dla mnie, rozwalimy to, żeby nikt za mną nie szedł. Dobra, zróbmy tak, zejdźmy na dół i teraz tak, zamknijmy to za sobą. Dobra, schodzimy na dół. O nie, boję się strasznie, boję się, że tu coś będzie niedobrego, nie? Dobra, schodzimy niżej, pyk, okej. Tu tak było? Tu był ten blok? Tu nie było tak jak to? Tak równo? Nie wiem, dobra, niebezpiecznie. Tu na pewno tak nie było. Ktoś to tutaj coś tu zrobił. Dobra, nieważne. Dobra, jestem na dole, o co chodzi? Gdzie mam iść? Co to jest? Dobra, tutaj też się coś zmieniło, to tak nie było. To tak nie było. Dobra, nieważne. Okej, czy mamy iść tam? Chyba mamy iść tam, bo tutaj nie widzę nic, co by tutaj miało być dla mnie. Tak naprawdę. Chyba mamy iść tam. O nie, dobra, no idźmy tam, zobaczmy to. Pyk, klikamy. Okej.
Sam nie widzę, żeby była jakaś pułapka. Dobra, możemy iść. Pyk, szybko. Dobra. Kurczę, tu też nic nie ma. O co chodzi? Czekajcie, może w skrzynkach znowu. Dobra, tu coś było. Jest! Dobra, mamy jakieś zdjęcie i mamy książkę. Dobra, przynajmniej nabieram książkę. Nie szukaj rozwiązania. Wiemy o tobie wszystko. Wiemy, co robisz, co jesz, gdzie chodzisz, co myślisz. Poddaj się, a może darujemy ci życie? O każdym twoim przekręcie się dowiemy. Okej. Kurde, no dobra. Czekajcie, tu jest jeszcze jakieś zdjęcie. Zobaczmy to. O nie. Dobra. Widzowie, widzicie, jak ja mam tam strój? To zdjęcie zrobił mi dzisiaj. Na pewno zrobił je dzisiaj. Dobra. Czekajcie. Na spokojnie. Mają kamery, albo mają rozstawione kamery wokół mojego domu, albo ktoś tam był i ja nie zauważyłem, że... Patrzcie, tu widać nawet murek z prawej strony. Widać, że się ledwo co wychylił z tą kamerą. I zrobił mi zdjęcie. Zdjęcie, no dobra. To był, tam jest mój pies, widzę. To był moment, ja wiem, co to był za moment. Ja zawsze codziennie rano, widzowie, ja mam tak, że ja mam jakby jedzenie do mnie przywozi. Bo ja mam jakby taki catering kupiony po prostu, że codziennie rano przychodzi mi jedzenie. I ja zawsze rano sobie taki zamulony wstaję, idę tam, ponieważ tam pod bramą mi zostawiają to jedzenie. No i ja tam muszę najpierw zanieść takie jedno pudełko, żeby oni to pudełko zabrali i nałożyli mi jutro jedzenie, a przywożą mi drugie. Ja tam poszedłem zanieść stare pudełko, w sensie to, które mieli zabrać. I ja je tam za ten murek kładę. I to jest ewidentnie moment z rana, jak ja wracam, bo to był dzisiaj tylko jedyny raz, jak ja tak wyszedłem. I w sumie zazwyczaj to jest tylko jedyny raz, jak ja tak wychodzę z domu, bo po prostu pracuję cały dzień. Więc to jest ewidentnie nagranie, zdjęcie z dzisiejszego poranka. Ale skąd on to ma i kto jest pod moją chatą, nie wiem totalnie. Ale w tym momencie ja rozumiem już, o co chodzi. Krótko mówiąc, X ma całkowity wgląd w to, co robię. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co on tak naprawdę widzi. Nie wiem, skąd mnie obserwuje, ale jest to krótko mówiąc przerażające trochę. Ja biorę to, bo co, mogę to zabrać i tak. I tak on chciał mi to pokazać, więc zabiorę to jako dowód. Ale w tym momencie, widzowie, tak naprawdę wali mi się cały mój pomysł na wszystko. Nie wiem totalnie, co mogę, czego nie mogę. Jest ewidentnie w książce napisane tak jak tutaj. Czekajcie, to była ta książka? Nie, to nie była ta książka, to była ta druga książka. No czekajcie, pójdźmy sobie na chatę normalnie, tak żeby mi tutaj nikt nie widział. Ja tak nie powinienem tutaj właśnie sobie swobodnie. Nie, dobra, zaczyna być niebezpiecznie i mi się to strasznie nie podoba. Nie szukaj rozwiązania, wiemy o tobie wszystko. Wiemy, co robisz, co jesz, gdzie chodzisz, co myślisz. Poddaj się, a może darujemy ci życie. O każdym twoim przekręcie się dowiemy. Ej, to już podchodzi pod groźby, szczerze. Ja nie wiem, kto mi to tutaj wysyła, ale to mi się nie podoba, okej? I... sam fakt tego, że już widzą, co robię w domu, że przychodzą pod mój dom, to mi się naprawdę nie podoba. Ale dobra, musimy jakoś sobie z tym poradzić. Czyli jak ja mam sobie z tym poradzić, jak on wszystko wie, co ja robię? Bo przez tą głowę durną wie o każdym moim ruchu. Co ciekawe, wie nie tylko o każdym moim ruchu w Minecrafcie, ale wie o każdym moim ruchu w prawdziwym życiu. To jest strasznie przytłaczające i szczerze... ej, mega się boję, nie? Bo nie wiem tak naprawdę, co się może wydarzyć. Ej, rozwalam tą tabliczkę też, żeby nie było... żeby nikt przypadkiem się nie dowiedział, jakby ktoś nawet tutaj do mnie przyszedł. Nie wiem, dobra, widzowie, wiecie co? Ja robię tak. Ja robię taką akcję, że ja muszę się gdzieś schować. Gdzie ja mogę się schować w ogóle? Ja nawet nie mam gdzie się chować. On tak naprawdę wie teraz o każdej mojej kryjówce, którą zrobię. Gdzie ja się schowam, to on wie wszystko. Więc pozostaje mi, nie wiem, siedzieć w trzcinie po prostu sobie mogę siedzieć tu. Tu sobie mogę siąść i tu sobie mogę czekać, no. To jest wszystko, co mi pozostało.